Cześć. Jestem Dur. Wodur. Tak, właśnie ten. Jestem na Ziemi od zarania dziejów. Istnieję od początków wszechświata, gdy kręciłem się po kosmosie z innymi Durami. Dziś opowiem wam, jak poznałem waszych przodków oraz inne podgatunki, które istniały na naszej planecie daleko przed wami. Gotowi? Ludzie należą do jedynej grupy homininów, którzy z kolei tworzą grupę człowiekowatych. Wiecie, goryle, orangutany, szympansy, no i wy. Fajna paczka. Cofnijmy się do czasów, w których istniało wiele gatunków homininów, ale spośród których wszystkie, poza ludźmi, magicznie zniknęły. Dobra, jesteśmy. 100 tysięcy lat temu. Patrzcie pod nogi. W tamtym okresie zarówno w Europie, jak i Azji żyło wiele gatunków homininów, o których mówiłem już wcześniej. Poznaliście się z nimi i byliście dobrymi znajomymi. Wspólnie budowaliście schronienia, polowaliście i robiliście mnóstwo innych rzeczy, o których za chwilę opowiem. Słyszeliście o Neandertalczykach? Przez wiele lat nikt nie wiedział o ich istnieniu. Dopiero w 1829 pewien holenderski naturalista, mój dobry kumpel, wybrał się na wykopaliska do Niemiec. Odkrył tam coś bardzo ważnego. Na tym terenie mieszkali właśnie Neandertalczycy i okazało się, że wbrew powszechnej opinii byli dosyć wyrafinowani. Neandertalczycy to podgatunek starożytnych ludzi, którzy wyginęli 40 tysięcy lat temu. Ich nazwa wzięła się od doliny, którą zamieszkiwali – Neandertal. Płynie w niej piękna turkusowa rzeka, która aż prosi, żeby w niej popływać. Musicie to zobaczyć. Kiedy ich poznałem, nie różnili się zbytnio od współczesnych ludzi. Mieli krótsze kończyny, uwydatnione klatki piersiowe i duże nosy, ale nie lepszy węch. Byli średniego wzrostu, jakiś 1,63 m. Nie zrobiliby kariery w koszykówce, ale mieli spory mózg, którym świetnie się posługiwali. Wszystko wytwarzali własnymi rękami. Mieli nawet warsztat w Polsce, gdzie trzymali tysiące narzędzi. Niektórych z nich używali do krojenia mięsa, a inne łączyli z kamieniami, kośćmi czy drewnem. Schronienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Neandertalczycy budowali swoje domy z kamieni oraz kości mamutów. Tak się składa, że żyli w tym samym czasie, co te włochate stworzenia. Wiecie, co jest dziwne w ludziach? Że umieją wydawać dźwięk dinozaura, chociaż nigdy go nie słyszeli. To gorący temat. A skoro o wysokich temperaturach mowa, Neandertalczycy wiedzieli, jak wzniecić ogień. Możliwe, że nauczyli się tego od swoich przodków, ludzi wyprostowanych, którym jako pierwszym się to udało. Neandertalczycy mają długą historię ewolucji. Niektóre skamieniałości mają nawet 430 tysięcy lat. Zbliżmy się do tego okresu. Około 200 tysięcy lat temu wynaleźli smołę skory brzozowej, która pod wpływem ciepła stawała się płynna. Dzięki temu wynalazkowi mogli spajać swoje kamienne narzędzia. Ponadto wytwarzali nakrycia podobne do koców, którymi ogrzewali się w mroźne zimy. Neandertalczycy byli też pierwszymi artystami. Ozdabiali ściany jaskiń licznymi malunkami. Niektóre z nich odkryto w Hiszpanii. Archeologowie odkryli również, że w tamtym okresie starożytni posługiwali się własnym językiem. Słyszałem, jak ze sobą rozmawiali. Śmiesznie to brzmiało. Zachowana w tamtych jaskiniach sztuka ma przeszło 65 tysięcy lat, a znalezione tam malowidła uchodzą za najstarsze na świecie okazy malowideł ściennych. Kiedy nauczyli się używać narzędzi w Neandertalczykach, odezwała się kreatywność i zaczęli łączyć pigmenty z pokruszonymi muszelkami, żeby uzyskać różne kolory. Najciekawsze było to, co przedstawiały ich malowidła. Nie były tylko środkiem komunikacji, przedstawiały również przybycie nowego gatunku, człowieka rozumnego. W tym właśnie okresie oba gatunki się spotkały. Znam jednak sekret, który ludzie odkryli dopiero 10 lat temu. Istniał inny gatunek homininów – Denisowianie. Przodkowie Neandertalczyków i Denisowianie pojawili się 650 tysięcy lat temu. Zamieszkiwali Afrykę, ale opuścili ją, ponieważ najwidoczniej byli ciekawi świata. Po odkryciu wielkiego sekretu doszło do kolejnego przełomu. Dzielimy DNA zarówno z Neandertalczykami, jak i Denisowianami. Oznacza to, że ludzie nowocześni nie byli tylko sąsiadami tych gatunków, ale również tworzyli wspólne rodziny. Gdy naukowcy zaczęli przekopywać skamieniałości, odkryli, że Neandertalczycy byli niemal wszędzie. W Wielkiej Brytanii, Syberii, Hiszpanii... Łapiecie! Najstarsze szczątki znaleziono w Hiszpanii w miejscu, którego nazwę tłumaczy się jako dół kości. Liczą one sobie 450 tysięcy lat. Potem, gdy zaczęto analizować DNA, odkryto, że współcześni ludzie mają 1–4% wspólnych genów z Neandertalczykami. Wejdźmy na chwilę do biblioteki. Będziecie potrzebowali tych informacji później. DNA to język, podobny do tego, którym posługiwali się Neandertalczycy. Geny to książki napisane w tym języku. Tak więc wszystkie księgi zebrane w tej bibliotece to genom. Ale lepiej ich nie wypożyczać, bo łatwo się pogubić.
Europejczycy i mieszkańcy Azji Wschodniej dzielą od 1 do 2% tego DNA, natomiast Afrykańczycy już nie. To oznacza, że nigdy nie spotkali neandertalczyków. Znacie to. Gdy znajdziecie coś interesującego, kopiecie głębiej i głębiej. Tak właśnie postąpili naukowcy. Powęszyli trochę i znaleźli skamieniałe szczątki człowieka nowoczesnego sprzed 45 tysięcy lat. Ich analiza wykazała, że ostatnie parowanie tego gatunku z neandertalczykami miało miejsce 10 tysięcy lat wcześniej. Wasi przodkowie opuścili Afrykę i rozeszli się na cały świat. Gdy weszli do Europy, spotkali neandertalczyków, którzy powitali ich i zaprzyjaźnili się z nimi. Reszta to historia. Ich DNA w pewien sposób zmieniło człowieka nowoczesnego. Dostaliście bardzo fajny gen, albo książkę. Gdy złapiecie infekcję, wkracza ona do waszego układu odpornościowego z informacją, że trzeba ten syf zaatakować. Książka ta ma tytuł STAT 2. Łatwiej będzie to zapamiętać jako bitwa START. Ten gen otrzymali Europejczycy. Wschodni Azjaci dostali inne, mianowicie książkę pod tytułem HYAL 2. Wyobraźcie sobie, że idziecie na plażę popluskać się w morzu, ale zapominacie kremu do opalania. W rezultacie skóra ulega poparzeniu. Skóra obdarzonych tych genem mieszkańców Azji Wschodniej regeneruje się szybciej. Potem naukowcy odkryli moich kumpli Denisowian. Co ciekawe, zauważyli, że ich DNA było nieco inne niż to ludzi nowoczesnych czy neandertalczyków. Nie wiadomo było, gdzie ich umieścić na drzewie genealogicznym. DNA Denisowian po części składało się z genów ludzi nowoczesnych i neandertalczyków, ale było niekompletne. Kilka lat później odkryto więcej brakujących części tej układanki. Łącznie było ich 7. Niezbyt skomplikowane jak na mój gust. Była część czaszki, mały palec, 3 zęby trzonowe, długa kość i żuchwa. Po zbadaniu każdej z nich ustalono, że ich wiek waha się od 52 do 195 tysięcy lat. Ponieważ neandertalczycy również poznali Denisowian, DNA tych gatunków pokrywa się w 17%. Nie mogę pokazać, jak dokładnie wyglądali, ale powiem tylko tyle, że mieli spłaszczone czoła, szerokie biodra i uwydatnione łuki zębowe. Jak króliki. Ich biblioteka, wybaczcie, ich genom jest podobny do waszego. To oznacza, że na waszym drzewie genealogicznym byli ludzie wyprostowani, którzy też zakładali rodziny z Denisowianami. Na przykład DNA mieszkańców wschodniej i południowej Azji pokrywa się w 6% z genami Denisowian. Istnieje gen o nazwie EPAS-1. Działa on tak. Na większych wysokościach powietrze jest rzadsze. W waszym organizmie istnieje białko o nazwie hemoglobina, które transportuje tlen do krwi. Im wyżej wejdziecie, tym większe stężenie tego białka i więcej tlenu będzie transportować. No, po Denisowianach macie wzrastające stężenie hemoglobiny na większych wysokościach. Powstaje jednak pytanie, skoro tak dobrze dogadywaliście się z oboma gatunkami, jak to możliwe, że przeżył tylko wasz? Możliwe, że wraz ze zmieniającą się pogodą zmianie uległy też niektóre wzorce zachowań. Około 40 tysięcy lat temu klimat w Europie zrobił się bardzo zimny i suchy. Trudno było neandertalczykom przetrwać w takich warunkach. Poza tym ludzi nowoczesnych było więcej niż neandertalczyków. Co prawda neandertalczycy trzymali się w grupach, ale nie byli wystarczająco silni, żeby przetrwać w zimnym klimacie. Ludzie nowoczesni z kolei zaczęli rozchodzić się po całym świecie. Jak mrówki, moi starzy kumple, które poznałem 160 milionów lat temu. Gdybyście ich poznali, zapewne oprowadziliby was po świecie, pokazali niektóre malowidła, a nawet nauczyli was swojego języka. Na pewno ciepło by was powitali w swoich skromnych progach i poznali z rodzinami. Najważniejsze, pomogli wam w adaptacji. Jedynym z powodów tego, że byliście w stanie dostosować się do różnych warunków środowiskowych, jest to, że macie geny pochodzące od różnych gatunków. To samo dotyczy genów odziedziczonych po Denisowianach. Ponieważ podgatunek ten jest względną nowością na drzewie genealogicznym, naukowcy potrzebują więcej części ciała, żeby wiedzieć, gdzie ich ulokować. Jak na razie nie wiedzą, dlaczego Denisowianie wyginęli. Wiedzą natomiast, że zarówno oni, jak i neandertalczycy żyją w ludziach nowoczesnych. Teoretycznie mówiąc, możemy być hybrydami. Wiecie co? Tak sobie myślę, że to bardziej niż logiczne, że w moim obecnym drzewie genealogicznym znajduje się kilku neandertalczyków nowoczesnych. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.